Cześć, z tej strony Azeskumir. Chciałbym wam przedstawić modyfikację do gry Diablo 2 nazwy Apokaliptik. Miałem już styczność z owym modem parę razy, ale jakoś nigdy za daleko nie doszedłem. Poza jednym razem z kolegami grając sobie poprzez schemat i doszliśmy do 5 rozdziału i w sumie dalej nie dawaliśmy sobie rady. Planowane jest oczywiście tym razem przejście całej modyfikacji, tyle że samemu. Zobaczymy jak to pójdzie. No co, zaczynamy. Standardowo na początku witam z Wariów. Stworzyłem sobie postać chwilkę wcześniej, coś tam popatrzeć, poprzestawiać w ustawieniach. Także nas nie przywita, bo z nim zagadałem. Łakary, standardowy kościk z siedliskiem zła. W linii fabularnej o treści questów nic się nie pozmieniało. Mamy wszystkie te questy te same. Postacie w mieście te same. Tu jest Chersey. Tu jest git. No, na środku Wariw, oczywiście skrytka też jest tutaj sobie. Nigdzie nie przenosili. Keshia. I tyle no. Nie ma co czasu tracić w sumie w wiosce. Tylko wychodzimy na zewnątrz sobie. Oczyszczę tę dzicz! O, dokładnie, oczyszczę tę dzicz. Piczka ognia, dzień dobry, nie chciałbym jej używać. O, upadły do poubijania są, czemu nie? O, jeden z pierwszych mobków, które są jako nowe dodane do tej modyfikacji. Czyli rzeźmieszki. Jakoś też mi się podoba tekstówka tych potworków. Takie mi to pokraczne, nie wiem, takie fajne, osobiście podobają strasznie te mobki. Modyfikacja ogólnie ma zwiększony trochę poziom trudności. Potworki już w następnych paktach mają lepsze statystyki niż miały bazowo, o ile się nie mylę. W niektórych miejscach występują w znacznie większych ilościach. Dodane są tam jakieś nowe przedmioty. Ale w klasach się na wersji Apokaliptik 1.0 nic nie zmieniło. Mówię na Apokaliptik 1.0, bo jest jeszcze dostępna wersja Apokaliptik 2.0, ale chwilowo jeszcze nie jest całkiem ukończona. Zamknięte. Grałem sobie w część tą Apokaliptik 2.0, tam jest udostępnione akty bodajże 1 do 4 chyba, czy 1 do 3. No a jako całości nie ma, to stwierdziłem, że chyba nie ma sensu tego nagrywać. Coś więcej można powiedzieć o tej modyfikacji, no nie wiem, co. Jak sobie przypomnę, to może będę na bieżąco dopowiadał. Teraz już można w sumie skupić się głównie na tym, co się w grze dzieje. Standardowo dropy śmieciowe będą, przeważnie jak to w zwykłym Diablo było. Wszelkie białe, szare itemy, to wszystko jest nadal obecne, nic się nie zmieniało co treści tego. Drzewko Paladyna się w żaden sposób nie zmieniło, tak jak inne klasy. Wszystko mamy to samo. Jak my chcemy zagrać? Nie wiem. No, coś będę wymyślał w międzyczasie. Na pewno chcę dać punkty w siłę, tylko trzeba chcę dać wszystkie. Do 45 damy w siłę, bo chyba tyle berła wymagają te słabsze. I można podbić trochę zręczność, żeby mieć większą szansę na blok. O, a propos berła. No. I mam pierwszą, lepszą już broń. O, zabijaczki teraz padają jak marzenie, a jeszcze jak sobie ustawię aurę, jeszcze fajniej. O, coś mi się przypomniało, to zaraz pozbędę się tych natrętów. Widzę, że kolejni przyszli. Dobra, a propos zmian jeszcze w modyfikacji. Dostajemy sobie kostkę Horadrimów od razu na starcie i takie rybki informacyjne, róża od Nizariego, można sobie przeczytać co daje. Planowana właściwa premiera to 20 grudzień 2013. Do tego dnia chcę dostać jak najwięcej nowości, dlatego w wersji przedpremierowej gry jest jedynie normalny, nie wpłynie to na postacie stworzone teraz. Faktycznie gra jest chyba dostępna tylko na poziomie normalnym. Nie wiem, czy to wyszło w końcu z tej wersji, czy nie wyszło. Nie ukończyłem gry, tak jak mówiłem. Zawiesiłem się w 5 akcie, ale wydaje mi się, że chyba tylko sam poziom normalny jest, czyli tak jakby to jest jeszcze, nazwijmy to wersja beta.
A dla mnie to i tak już jest wystarczający poziom trudności, żeby to tak sobie ogrywać. Pewnie się często będę wkurzał, bo no, mobki lubią tutaj trochę przesadnie z obrażeniami nam przywalić, chyba że ja po prostu jestem w budowaniu postaci aż taki słaby. Wcześniej nie miałem jakichś tam problemów do pewnego momentu, więc raczej teraz też nie będzie. Bossowie są strasznie powzmacniani, mają nowe umiejętności niektórzy, a po prostu mają teraz o wiele większe obrażenia z tych skilli, także to też jest trochę takie małe utrudnienie. Nasi pomocnicy typu te łotrzyce, czy tam te żelazne wilki, najemnicy, barbarzyńcy mają bardziej rozbudowany ekwipunek, znaczy można im dać pierścionek, amulet, pasek, buty, hełm, tam coś jeszcze. No, wszystko praktycznie, co no, normalnie postać może mieć, tylko chyba jeden pierścień mogą mieć, o ile się nie mylę, zamiast dwóch. Dodatkowo towarzysze mają nowe umiejętności, na przykład łotrzyca może, o ile się nie mylę, używać wielostrzału, co w sumie jest przydatne, jak się walczy z dużymi grupkami potworków, bo ona fajnie czyści nawet. Najemnicy chyba jakieś nowe aury mieli? Barbarzyńcy nie pamiętam, w sumie barbarzyńcy chyba nie używałem. Wiem tylko, że żelazne wilki mają jakieś nowe umiejętności, tam chyba ten ognisty może używać meteoru i coś tam jeszcze. Chyba i tak zawsze tylko lodowego używałem, żeby zamrażać te stworki. Druga kapliczka umiejętności. Średnio potrzebna. Skrzynki zamknięte nie otworzę. No, z pułapką już da radę. Ale mnie nie trafiła. Może na rękawice. Chyba ich nie chcę identyfikować na razie. Przedstawię sobie ten jeden zwój. Może jakiś klejnot będzie, czy coś, czegoś trzeba mieć te pierwsze pieniążki. Poziom mam już piąty. W sumie powoli można wchodzić do siedliska. Już tak lubię trochę sobie po XP, zanim tam wejdę. Takie laski wszystkie, zombiaczki. Z ciągłego. Tutaj nadal nic. Tu mamy jakąś studnię. Troszkę wytrzymało się, podbije. Kolejna kapliczka umiejętności. W sumie można pobiec najpierw na zimną równinę i sobie wziąć stamtąd waypoint. Nie trzeba będzie później tyle biegać. Weźmiemy sobie święty pocisk. Może się przydać. Tu sporo nieumarłych strasznie biega w tej modyfikacji. Na owczyni. Można od razu się z nimi przywitać. Na berło. Szarfa akurat się przyda. A berło może ma coś ciekawego? 60? Nie, nic nie ma. Ale się sprzeda najwyżej za parę sztuk złota. Czy chcę jeszcze więcej w blok inwestować? Zręczność dobijemy do tych 40, niech sobie będzie. Może łatwiej będzie zblokować. Teoretycznie powinno być łatwiej, ale czy będzie to faktycznie? Mieszka w tej jaskini! Misja szczęścia. Już tam bloki wchodzą. Czyli jest do przeżycia. Zobaczmy, jak działa święty pocisk. Dosyć efekty. O, strasznie dużo obrażenia mam przez tą kapliczkę. Właśnie sobie zdałem sprawę, że mogę mieć problem z życiem szamanów. Muszę jakoś do niego podejść. Raz, że ma masę tych ciadów upadłych. Chyba, że szamani są jedną z pierwszych wzmocnionych jednostek i mają aurę świętego ognia, tak bym się udało szybko zabić. Ale jak przygwożdżą komuś tym świętym ogniem, to trochę boli. Przeważnie praktycznie się umiera od jednej kulki takiej, albo zostaje komuś bardzo mało zdrowia, strasznie mocno są. Tym bardziej, że zaczynamy z odpornościami na minusie. Gdzie są szamani? Jest jakiś. No, tutaj też na wyciągać trzeba. O, kulką dostałem. I już prawie mnie zburzyli. Przez ten biec trochę. Wbijać ich. Trochę luźniej będzie.
Chciałem się dorwać jeszcze tego szamana, co tam był po lewo. Za chwilę. Zombie, dobra, padły. To sobie wezmę. Zbieraj. Dobra, chodźmy się. O! A propos. Jak to mam przy gwoździ, to zaboli. No to wracamy, no. Nie wziąłem sobie odporności na ogień, to mnie teraz zabolało. Na głupocie się człowiek uczy, no. Teraz mi tak nie walnie. Sądzę z potem, jak ile już mutki zaczynają bić, trzeba zacząć dawać zdrowie. A, z pięści gotów. Gdzie leżę? Tam sobie leżę, dobra. Już tu. Pozbyć, bo znowu mnie wywali. No nie pamiętam, żebym kiedykolwiek grał, żebym się tu tak szybko chyba wywalił. Przeważnie się wywalałem w kolejnej lokacji. Na Biszboszu, jak pierwszym razem przychodziłem. Szarfy, to mnie wszystko nie interesuje. Szamana się dobrałem. Leżysz, ty leżysz, dobra. O, kapliczka doświadczenia. I dużo potworków. Żółte buty, no. O nie, kolejny szaman, chodź tu. Dobrze, zombiaczki są spokojne, nie latają w głupie. To już wam przeuczyłem. Tutaj coś znajdę. Chciałbym wykorzystać jak najbardziej tę kapliczkę doświadczenia. Kapliczki. O, jest dużo zombi. Wam, że nie chcę się z tym strułem bez opera. Czas na nim pracy. Ale kolejący pał. Dobra, to mam z głowy. No i za dużo was mamy. O, wspiałkę was trzeba się pozbyć. Ale was już mogę pociskami wytłuc. Potrzebuję many. Jednak nie mogę, bo się skończyła many. Dobra. Miksturka mamy. Dobra. Ciebie pac. Tutaj coś jeszcze znajdziemy? Nic tu nie znajdziemy. Jakieś tam sztuki złota pojedyncze. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Oho, tam po lewo trzeba będzie pójść. Może tu damy w żywotność, śmiałość. Święty ogień. Właśnie mi się podobał wygląd tej aury śmiałości. Kółeczko. Proste. Mnie urzekło zawsze. Same zębiaczki. Runa, o! Nie, są tylko trzymacze. Jeszcze upadł. Dla mnie to wszystko jest to samo. Szaman. Szaman w kierunku można. Chodź tu.
I pierwsze zdanie z głowy. Nie chce mi się na razie marnować pieniążków. Moje zadanie zostało teleport wykonane. Teleport jest w miarę niedaleko, to przy teleportem można wrócić do miasta. O, jakieś miksturki pozostawiałem. Akara, questa zrobię. Dziękuję. Dobra, to mam ciernie. To mi niepotrzebne na razie. Cynę worka. Po co ja chcę sobie zagrać? To jest pytanie. Pięć nie wiem. Pod to nigdy nie grałem. Ciekawe jak to by wyglądało. Święty strzał zwiększa 24%. Nie pamiętam, czy Pięć Niewiast to było ten pierwszy promyk, co spadał, to było od błyskawic, a te na boki, co się rozchodzą, to było od świętego pocisku? Czy to było jakoś inaczej? Kurde. Bo w sumie mógłbym zagrać sobie pod ten pocisk, zobaczyć jak to by szło. Spróbuję, święty wstrząs będę dalej robił. Czy ten pocisk? Święty pocisk, tak. O, on leci dodatkowo. Takie ładne ilości. Już kwał modlitwy trzeba się teraz zająć. Ojej, muszę wrócić do Akary. Zapomniałem o sprzedaży przedmiotów. Witaj w imieniu zakonu. Witaj, witaj. Talizman, 13 do życia. To jest niepotrzebne. Buciki mnie interesują. Błyskawica, ogień trucizny. O, całkiem spoko na początek. Drugi talizman, obrażenia od zimna. To co, mogę zostawić? Jeden do siły wywalę, dobra. To się przyda. Obrażenia zadane nieumarłym, skuteczność mana. O, zbroja i hełm mana za każdego przeciwnika. 11 poziom. To na pewno będę chciał użyć sobie. Się przyda. Skuteczność ataku i zręczność. Też jest fajne. Przydają mi się książki do tych zwoi. Już będę miał jeden problem z głowy, to ma tu. Zwoi rzucę, to na sprzedaż. Mogę kupić miksturki i heja. Zimna równina. Szukamy teraz cmentarzyska. Co jest? Czy to nie ma? No to słyszałem mi się. Tu już nic nie ma. Ciekawego nie miałyście przy sobie. Żywy coś? Też nic. Szamani, moi ukochani. Już mnie nie biją, jak trochę HP sobie podbiją. Gdzieś jeszcze jeden był. O. Znalazłem się z tego. O, czerwioni pierwszy. Ops. To się zbyta, okej, okay, ale... O, łuk dropnął, będzie na pierwszego pomocnika. Dobra, spadaj tym babem. Przypiszę sobie porta. Pijemy sztukę. Jedziemy dalej. W lewo czy w prawo? Spróbujemy najpierw w lewo. O, czy druga się tu kończy? Czy jednak w prawo trzeba iść? Jest cmentarz.
miejsce zostało zbezpieczone. Wow. Dużo ich. Troszkę doświadczenia mi się przydało na takiej ilości wody. Gdzie ją wcześniej znalazłem? Siedlisko zła, ciekawe, już się odnowiłem. Za mało many. Potrzebuję many. Gdzie ją tu poziom? Szkoda, bym sobie wrzucił tą runkę. Zbroi co regeneruje. Za mało many. No, z rączki to im mało widzę. Coś nie, ze świętym ogniem muszę nawet ładnie się... Póki stoją mi się patrzą, to jest źle. Dobra, wbiłem poziom. Co ja chcę robić? Święte pociski dalej chyba ulepszyć. Tam trochę w manę. Nigdy tego nie robię w sumie. Nie lubię dawać punktów w manę, ale chyba będę musiał w tym wypadku, żeby mieć tą manę, żeby używać tych zaklęć. Chcę iść pod ten święty pocisk. Czy tam pięć niebios? Nie, pięć niebios bodajże nazywało. Jakoś mnie nudzi to granie standardowym jakby. Paladin zawsze miał te dwa typy, albo Zeal, albo Smiter, albo Hammer. Jakoś takiego pod tą pięć niebios nikt nigdy nie grał. Chyba, że do FHP ktoś grał na Battle.necie. Ojeju, a się w nim trąbałem. Jezu! Tutaj są jeszcze? Maska wytnę, zanim tam cię przyjdę. Która mana? Uciekam. No, czy jakiś zombie się przypałętał jeden? No, jeden będzie musiał od pleców sobie wejść. Niech sobie idzie na razie powoli. Szmaragd. Mała tarcza. Okej. Puśćcie mnie. W sumie ja tak robię się pod ten święty pocisk. Ciekawe, jak ja później pokonam Alandariel. O, tarża. Biorę. Nie ma tu miksturek na manę? Nie widzę. Już tu? Nie. Dobra, idą kolejne. O nie, chwała już nie wyleczył. Wysłała na mnie gula. Potrzebuję many. Za mało many. Jedna fala odparta. Chodź. Nie wiem co tam, przecież nie rozumiem cię kobieto. Wskrzesza te góle, ale powoli to się nie wie. Zaraz będziemy się do niej dobrać. Tu portal otworzy sobie, biegam, a jak mi kryta jakiegoś zasadzi ktoś, czy jakieś obrażenia duże, to znowu leciał.
Matko, on masakrycznie dużo trzeba tego używać. Muszę je po prostu zabić. Chyba mieć wywalone w te góle. Nigdy jej nie zabiję. No dawaj, trafię. Ciężej było niż myślałem, ale rozwalało w każdym razie. Dobra, może tu jeszcze jakieś ząbiaczki gdzieś zostały, coś gdzieś biega. Nic tu nie widzę, tutaj też. Tu też. Siostry, nie było innego sposobu. No dobra, to biegniemy w takim razie do miasta. Kasia? O, dziękuję za pomocnika, ale ja bym chciał... Strzałę chłodu. Nie wiem, czy ona tamta moja miała strzałę chłodu, czy jej nie miała. O kurde, ale fajny łuk. Dzięki. Będę miał już kogoś podbicie obrażeń. Masz tą czapkę, albo masz tą czapkę lepiej. Tego jeszcze nie mogę założyć. Tutaj obronę to sprzedam, dobra. Trochę tam się powiedzmy pieniędzy z tego zbierze. 5 obrażeń, 4 zręczności i tak dalej. Kupię potionki, kupię zwojów trużo. 23 są, ok. Wsadzę tą runę sobie w tą zbroję. Runę elit dużo drobi. Można wrócić na cmentarz i pobiegać po tych kryptach. Mam ludzi teraz do bicia obrażeń, także... No, pokaż jak strzelasz. O! Używa jeden wielostrzału. No i to chyba jakiś taki... Zresztą chyba wielostrzału dało się zrobić. Mam dla ciebie jeszcze zbroję. Kurde, fajna zbroja. Witaj, no. Ładnie, myślę, że można teleportować. Tu nic. Barwo z miejsca na klejno, co to? Jeden do modlitwa, dwa do moc. Ciekawe. To moje coś daje? Chyba nie wiem, czyste. No to sobie zamienię. Umiejętności. Teraz tak, na pewno muszę wziąć oczyszczenie, żeby mieć później wybór. W sumie z tego jest leczenie za darmo. Coś tam z tego się zarobi. Kaptur, sztylet jakiś mniejszy o te pierdoły. Ciekawi mnie ten. Dwie rękawiczki. Skuteczność ataku, odporność na ogień, promień światła. Przetrzymanie ciosu, wiązka boska. Krótki łuk, puklerz. Coś ciekawego, tam jeszcze na dole coś jest do zwiedzenia. Wyleczmy się oczyszczeniem. Otwierać groby można, nic ciekawego. Pusto. Tu jeszcze jakieś sarkofagi wchodzone. Mam miejsce, nie mam miejsca w miksurki. A nie lubię tego wykwipunku nosić za walatko. Jeszcze jakoś ono zawalone.
będzie na skrypcie czekało. Jakaś kapliczka. Zdrowie. Ale czempiony są na zdrowie. To się podoba. Szyfler żółty. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy będzie to przyjęte w użytku jakiegokolwiek. O! Bardzo fajny. Podoba mi się. Tak, tą tarczę zachowam sobie. Może mi się jeszcze przydać. Chodź tu. Aj, nie dostałem, także ja uleczyłem, bo nie wiem. Chyć wiem, dlaczego w ogóle nie umierają te potworki. Kolejny wylecz tyle tu. Szkielety kupię po wychodzie, żeby tylko liczyłem na jakąś skrzynkę. Tutaj może coś będzie ciekawszego. Ja już pobiegnę w tą stronę. Już to pusto na balansę. Trzeba być środka. O, nie można tych grobów pootwierać, szkoda. Dobra, to będę chodzić sobie na szybko biegać. O! Pierwszy złoty przedmiot. Jeden do wszystkich umiejętności, szybsze rzucanie czarów. 10 punktów życia wykradzonych za każde trafienie. Oj, bardzo fajna zbroja. Podoba mi się. I od razu jeden do wszystkich umiejętności. Nieźle, ładny początek. Wezmę sobie szarże. Więcej żyćka. Teraz ten pocisk bije ładne obrażenia. Może to jakieś zombie tutaj do jeszcze? O, odczuwam, ale potem szybkość zaklęć. Pusto, pusto, pusto. To co, teraz sporo wybrać się na kamienne pola. Chociaż znaleźć punkt, żeby móc się teleportować następnym razem. I tyle. Ja chyba na tym skończymy ten odcinek. Ojej, potrzebuję klucza. Znaczy, czy je się zwiększają obrażenia? Nie, nie zwiększają się, a jak moc ją wydam. Już się zwiększa, okej. Okay. Czyli musimy walczyć z mocą, a nie ze świętym ogniem. To, czyli ona będzie mi robiła obrażenia magiczne plus jakieś tam fizyczne głównie, później. A raczej nie będę dużo bił. A nie, będę jeszcze się po prostu zombie sobie pociskał. Jestem przeciążony. Chciałam za to wsadzić ten wielki talizman. Do kostki, do kostki, do kostki. Kostka, kostka, kostka. Okej. Okay. Teraz mam już jak go zabrać. Taka niż dokładnie. Nie chce mi się tam tej różdżki podnosić. Noc. Dobra, kula. Troszkę doświadczenia. Noc.
mi nie leci dużo doświadczenia. No nie widać, że pasek się ruszał. Chyba nawet nie ma co się z nimi bić. Trzeba iść dalej, szukać wyższych potworków. Na kamiennych polach powinienem już dostawać doświadczenie. O, zombie! No tak, tutaj nie umarli będą na kamiennych polach. Coś ciekawego wydropiłaś? Nic. Oj, oj, jak strzelają, co to? Zabili mi ją. O kurde. To zapraszam jakoś pojedynczo, może was kupię. Niech walczę sam, to się pojedzie, mi się bardziej przyda. Chyba mi się zabić? Chyba nie za bardzo. Co ona ma? Wyjątkową siłę. No chociaż pojawia się trochę kukułkę. Co myślicie? No chodź. No podejdź tu któraś. Próbujemy na żywioł. Jedna padła. Wydłuką mnie, uciekaj. No, muszę iść po pomocnika. Trzeba ją skrzesić. Oj, nie mam złota na nią. Niedobrze, muszę sprzedawać coś. Merut z sukatem, dobra, rzucam. Witaj w imieniu zakonu. Obrona zręczna. Odporność na ogień. To mi jest niepotrzebne. Obrażenia od zimna. To. To zostawię tarczę, wykupię sobie pomocnika. Nie, to nie chcę nająć, tylko wynająć. Już skrzesić. Tak. No i dobra, znowu to samo. Teraz na mnie sfokusuję. No, i teraz poszło lepiej. Czyli ona jakoś tak się wbiła w nich strasznie i wszystkie strzały dostała. Szybko padła strasznie. Zapał jest mi potrzebny. Tutaj nic nie ma. Kolejny to. O, muszę to leczyć. Dziękuję. Leczę cię, bij. Ej, nie opanaj mnie. Ładnie zamrażają. Kstupka leczona. Oj, zaraz, czemu ja nie wiedział, że to zbroję? Wejście dalej. O! Za razem nawet więcej niż chciałem.
Dobra, postawię sobie konie i niech ona do nich postrzela. Zabrałem jakąś kropkę. Wylucham. O nie, raka nie szedł. Też nic, nic. Gdzie jest ten waypoint? Potrzebuję klucza. No dobrze, już obszary przebiegły. O waypointa dalej nie widać. Czysto, czysto, czysto. Czternasty poziom już mam. Potrzebuję klucza. To kluczyk. Tutaj coś może będzie? Kluczka zdrowia tylko. Tam już byłem. Dobra, podbiegnę na razie przy boku, żeby ogarnąć mniej więcej jakiej z wielkości mapka. Przy okazji znaleźć kolejny zabawek. Czemu nie chcesz podnieść tego talizmanu? Mam ekstra wzmocnienia, 200 zł. Dalej nic. Gdzie ten portal? I przyszedł z hrabiną. Hrabina nie jest taka prosta na tej modyfikacji tego zadania, nie będę robił. Hrabina jest jakby pewnym przewodnim tego apokaliptika. Tam potworki, ile dobrze pamiętam, jest strasznie mocny. W ogóle chyba zalecany level na pierwsze piętro jest 40. Dobre zbrojki cały czas lecą. Tabliczka doświadczenia. O, to rozumiem. Tylko gdzie jest ten mój portal? Może kluczy do tego. Nie mogę nic, nic więcej. Nie mogę nic niż, to wrzucę, to go wezmę. Kolejna zbroja, przeciążony. To mogę to jeszcze zmieścić. Jak to poukładać? Tak, 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 tak. Zbroję wezmę. Tutaj to będzie. No gdzie by to idziesz? Chyba, żebyś tu... O, jest! O, bardzo blisko portalu. O, spoko. Na Tristram będzie się można było fajnie latać. Witam!
Witaj, Akaro, witaj. Poprawiona obronna siła. Okej, okay. Łuk. Obrażenia zimne, maksymalne obrażenia słabe. Ma lepsze. Obrażenia od ognia. Trucizn. Zarąbisty toporek. Jedną siłę, przyda się. Drugi pyczynek. Złoto dodatkowe. Nie, ale odporność na zimno przygarnę. Nie lubię tych przyczynek trzymać, tych słabszych. To to okej, okay, dobra, to mogę sprzedać. To mogę sprzedać, to mogę sprzedać. Jeden do modlitwa, trzy do poświęcenia. W sumie też sprzedam, które sprzedam. To. A to sobie zatrzymam, to jest niby 1-3 obrażeń, czy tam 1-2, ale zamraża. Mam od zimna. A nie, zaraz, to parę mam od zimna, to mi jest to niepotrzebne. Czy ona ma zbroję jakąś? Jakąś ma. Mamy jej taką, bo będzie miała większe odporności. To na sprzedaż, to na sprzedaż. Kupić miksturki. Kupić miksturki i co teraz? Gdzie jest to? Czyli tak, to. Tarczy to potrzebuję. No ja dalej muszę maksować to w takim razie. Będę sporo leczył. Ile ona ma zdrowia? 280 prawie. Ja mam 400 niedługo. No 360 to jeszcze trochę. Pozdrawiam cię. Jeden level co najmniej jeszcze. Ale złota trochę jest. O, tarcza niech sobie będzie. Ona jeszcze się przyda do Chelsea, jak się oddaje malu z Hora Dreamów. No dobra, i chyba na tym momencie skończymy. Zapraszam was do oglądania kolejnych odcinków, jak się będą pojawiały. I cześć!